Proszę Państwa, na skijumping.pl pokazujemy, co dostaje triumfator czwartkowego konkursu. Mamy pudełeczko, oddaję mikrofon. Tak, no, no to... Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blacho Trapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki po raz kolejny na szczycie. Dawid, czy ty tej zimy zwątpiłeś chociaż raz, że może ta forma uleciała, że może to już nie jest to? Zwątpić nie zwątpiłem, że jeszcze mogę dobrze skakać. No, miałem trudniejszy okres i to wszyscy widzieliśmy. Trochę się męczyłem, trochę czasami za bardzo kombinowałem. Przedwczoraj się zdekoncentrowałem, mimo że te skoki już też wyglądały coraz lepiej od Oslo. No to są błędy, które mi się zdarzały, ale dzisiaj rzeczywiście tych błędów było dużo mniej. Wróciła ta radość z tego skakania, radość ze stania na podium, więc myślę, że to jest naprawdę fajne, to co bym chciał z tego dnia wyciągnąć. Te skoki też różniły się trochę technicznie od tego, co pokazywałem chociażby wczoraj nawet w kwalifikacjach, więc myślę, że to jest dobry znak. Cztery długie dni w Lillehammer. Wiało, mroziło, późno skakaliście, dłużyło się na pewno, ale o to chyba chodzi w sporcie, że na końcu wychodzisz zwycięsko z tej walki. No zgadza się. Dzisiaj próbną wreszcie pozwolili skoczyć. Może temu. Nawet byłem na niej. Człowiek popróbował i już od razu lepiej. No widziałem jak dzisiaj, że się już ten strasznie angażował, żeby cię było widać wszędzie, że gdzieś coś robisz i ładnie udawałeś, że pracujesz. Także na pewno Sandro to doceni, bo widział na pewno. Ja tam w te przeliczniki dmuchałem przede wszystkim, żeby Polakom dobrze liczyło. Po szczerości, było trochę szczęścia dzisiaj? Wiesz co, nie patrzyłem na czujniki. Na pewno szczęście dzisiaj trzeba było mieć to przy tych warunkach, przy tym jak kręciło. Trzeba było po prostu dobrze, albo przynajmniej w miarę dobrze trafić. Trudno mi to jest ocenić, na jakie warunki ja akurat trafiałem, ale na pewno nie na złe. Więc to jest też fajne z tego dnia, że tego szczęścia było troszeczkę więcej. A drugie fajne jest to, że te skoki też były lepsze i to szczęście się dało wykorzystać, bo wydaje mi się, że też przy takich skokach jak chociażby wczoraj jeszcze w kwalifikacjach, gdzie one były mocniej spóźniane, no to tą prędkość, którą się za progiem straci, to nawet jeżeli tam coś jest, na czym by można było lecieć, to bez prędkości się tego no nie da tak dobrze wykorzystać. Udowodniłeś sobie tuż przed lotami, latając tak daleko dzisiaj, że jesteś gotowy? Tak. Dawid, a co ty dostałeś za znakomity puchar na tym podium? Właśnie nie wiem, nie rozpakowałem jeszcze, co to jest. Strzelam, że jakiś kubek. Unboxing młodzież robi w internetach, tam na tych YouTubach wszystkich będziesz musiał na Instagram. No to proszę Państwa, na skijumping.pl pokazujemy, co dostaje triumfator czwartkowego konkursu. Mamy pudełeczko, oddaję mikrofon. Tak, no to musisz trzymać, bo wiesz, ja mam ręce zajęte przy unboxingu. Oczywiście. No to tu jest, widzisz, jakiś papierek ładny zalakowany. Dobrze, że paznokci nie obcinałem. Oje, filiżaneczka na kawę. Albo na sos sojowy do sushi. Nie, na sos to za głębokie, to by się nie dało. Kufel do piwa to nie jest, no ale... Ale warto było. Tak. No, elegancka zasada. Kompletu w domu. Walczy zawodnik, 4 dni na końcu kubek dostaje. Kiedyś talerze dostawali, teraz kubeczki. Pozmieniało się w tej Norwegii. I tak lepiej, że nie długopis. Albo worek cebuli, bo tej tutaj pod dostatkiem przez cały pobyt w Norwegii, co nie pasuje do końca tobie. No i tobie też. A ja tam nie jestem ważny. No, ale nie, rzeczywiście tu z cebulą to przesadzają, bo jest chyba we wszystkim i trzeba naprawdę wybierać i przebierać, żeby znaleźć coś, co się od tej cebuli uchowało. To na sam koniec podium numer 15? 15, tak mi się wydaje. Pokonałeś Adama Małysza. Kiedyś, jak byłeś młodym zawodnikiem, myślałeś, że to jest w ogóle możliwe być lepszym od Adama Małysza? Powiem, że ja mam za słabą pamięć, żebym pamiętał, czy tak sobie myślałem, czy sobie nie myślałem. Statystyki ja też nie prowadzę, dopiero wy mnie uświadamiacie, że coś takiego jest. Myślę, że to jest fajne gdzieś tam na te statystyki popatrzeć, ale
Jeżeli chodzi o mnie indywidualnie, to nie w tej chwili, bo teraz jeszcze mamy kawałek sezonu przed sobą, więc jakby no głowa wiadomo, że będzie zajęta tym, co jest jeszcze do zrobienia, a po sezonie to możemy sobie o statystykach podyskutować. Sama taka informacja przyjemna, nie mam nic przeciwko, ale jakoś się bardzo nad tym nie rozwodzę. O. Dawid Kubacki, triumfator zawodów, o taki nie za duży kubek. Dziękuję bardzo za uwagę.